Z Austrii, jak pani prezes powiedziała, przyjechałem do was ze Stanów Zjednoczonych i nie jestem jedynym przedstawicielem mojej organizacji, także jak inni, postaram się przedstawić innych członków naszej organizacji, zaczynając od pani Marii. Kto jeszcze jest? Pan Jacek Marczyński, pan Józef Krutu, Małgosia Jaroszek. Także brawo dla wszystkich. Tak, Małgosia też jest naszym członkiem. Chciałbym przedstawić Państwu organizację, w której jestem współzałożycielem, obecnie przewodniczę, ale kiedy mówimy o koalicji Polonii Amerykańskiej, trzeba wrócić do momentu jej powstania, do 2017 roku. Koalicja powstała na skutek sytuacji w Kongresie Polonii Amerykańskiej. W tym czasie w Kongresie była grupa aktywnych działaczy o poglądach patriotycznych, konserwatywnych, pod przywództwem pani Marii. Niestety inicjatywy tej grupy spotykały się z ignorowaniem, wręcz zniechęcaniem ze strony centralnych władz Kongresu. Kongres pod ówczesnym, zresztą obecnym kierownictwem jest bierny, pasywny w sprawach Polonii i Polski, a proponowane przez nas, bo byłem częścią tej grupy, działania ważnych dla Polonii i Polski sprawach były po prostu odrzucane. Aby móc aktywnie działać w sposób zorganizowany, nie było innego wyjścia, jak założyć nową organizację. Tak powstała koalicja. Jednak zawsze podkreślamy, że nie jesteśmy opozycją do Kongresu, a raczej uważamy się za jego uzupełnienie. Robimy to, co Kongres powinien. To jest ważne, bo na początku oskarżano nas o rozbijanie Polonii, że zakładacie jeszcze jedną organizację, potrzebujecie prezesów, a właśnie jest Kongres, wszyscy wiedzą o Kongresie. Także chciałbym przedstawić kilka projektów, którymi zajmuje się Koalicja Polonii Amerykańskiej. Działając w USA, oczywiście używam języka angielskiego, więc musiałem tłumaczyć nasze teksty na polski, także jeżeli są błędy w tłumaczeniu, to z góry przepraszam. Przejdźmy do pierwszego. Rozpocznę od grudnia 2017 roku, od słynnej uchwały 447. No, państwo słyszeli o tej uchwale, bo była bardzo głośna w Polsce. Wystosowaliśmy list do kongresmena Eda Royce'a, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA. I kilka słów z tego listu. Koalicja Polonii Amerykańskiej jest głęboko przekonana, że Polska jako ważny członek NATO broni bezpieczeństwa centralnej i wschodniej Europy. Dlatego Amerykanie polskiego pochodzenia są oburzeni faktem, że 12 grudnia 2017 roku Senat przyjął uchwałę 447, zwaną Just Act of 2017, czyli Uchwała Sprawiedliwości 2017, która zalicza Polskę do krajów będących sojusznikami państw osi podczas II wojny światowej. Polska była ofiarą niemieckiej i rosyjskiej agresji we wrześniu 1939 roku. Uchwała ignoruje zbrodnie popełnione przez okupantów na zajętych polskich terytoriach i masowe zawłaszczania polskiego majątku. Sprawa reparacji wojennych dla Polski jako ofiary II wojny światowej w określeniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie jest w ogóle poruszona. Polska wypłaciła odszkodowania obywatelom USA, którzy posiadali własność prywatną w Polsce. Roszczenia odszkodowania za utracony majątek złożone przez osoby fizyczne zostały zasądzone i zapłacone. Celem uchwały Just Act wydaje się być rozszerzenie roszczeń na inne podmioty lub osoby. Państwo polskie nie było wspólnikiem zbrodni nazistowskich Niemiec, masowego mordu na europejskim żydostwie, zatem rachunek za ich zrabowaną i znacjonalizowaną własność należy przedstawić nie ofierze Polsce, ale sprawcom Niemcom i Rosji. Członkowie koalicji pragną, aby kwestia ta nie stała się sprawą, którą Amerykanie polskiego pochodzenia będą brali pod uwagę przy urnie wyborczej. Ci, którzy głosowali na Just Act of 2017, która dla Polski jest najbardziej niesprawiedliwa, narażają się na takie ryzyko. Następny projekt. W maju 2018 roku Koalicja Polonii Amerykańskiej wydała oświadczenie dotyczące pomnika Katyńskiego w Jersey City. To jest też dość słynny pomnik, chyba najsłynniejszy pomnik polonijny w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, czy jego dłuta? Proszę? Czy jego dłuta? Czy jego nie żyjący już rzeźbiarz pan Pityński, tak? Właśnie. Nie pomyliłem się? Tak. Dobrze. Kilka słów. 30 kwietnia 2018 roku burmistrz Jersey City, Stephen Fallop, ogłosił plan usunięcia pomnika z jego obecnej lokalizacji przy Exchange Place. Koalicja Polonii Amerykańskiej wraz z mieszkańcami Jersey City i społecznością polonijną wyraża
sprzeciw wobec tych planów. Pomnik katyński upamiętnia masakrę dziesiątek tysięcy polskich oficerów i przywódców dokonaną przez Związek Radziecki w 1940 roku. Pomnik stanowi integralną część kulturowego i historycznego krajobrazu Jersey City i stoi w tym miejscu od 1991 roku. Apelujemy do burmistrza Frulopa i Rady Miasta o podjęcie dialogu z liderami społeczności polonijnej. Znajdźmy rozwiązanie, które nie będzie wymagało przeniesienia pomnika katyńskiego. Właściwym miejscem tego pomnika jest dotychczasowy Exchange Place, podpisane Koalicja Polonii Amerykańskiej 7 maja 2018. W lutym 2019 wystosowaliśmy apel do Michaela Pompeo, ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Szanowny panie ministrze, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie, bo dzisiaj są skróty, to jest tylko kilka słów, raczej listy były dużo dłuższe. Przemówieniem, które wygłosił pan 12 lutego po przybyciu do Polski w celu wzięcia udziału w szczycie bliskowschodnim. W przemówieniu tym wybrał pan postać historyczną Franka Bleichmana na bohatera polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Tymczasem wiemy z jego własnego zeznania, że Frank Bleichman współpracował w czasie wojny z Armią Ludową, a po zakończeniu wojny wstąpił do reżimu komunistycznego jako wysokiej rangi funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Ten fakt czyni go przestępcą w oczach Polaków. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie działalności Bleichmana w czasie II wojny i po jego zakończeniu w związku z formułowanymi pod jego adresem oskarżeniami o zbrodnie popełnione jako funkcjonariusz UB. Jedną z zarzucanych mu zbrodni jest zabójstwo dwóch młodych bojowników Armii Krajowej. Jest pan pierwszym amerykańskim urzędnikiem, który pochwalił członka aparatu bezpieczeństwa epoki komunizmu. Mając na uwadze przyjaźń, dobre stosunki między USA i Polską pod rządami prezydenta Donalda Trumpa, nie pozwólmy, aby ten niefortunny incydent zaszkodził tym relacjom. Teraz przyspieszę trochę, to jest za dużo. W dniach 18-20 listopada 2019 Koalicja Polonii Amerykańskiej była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Poland First to Fight w prestiżowym National Press Club w Washington DC. Celem tej konferencji było przybliżenie społeczeństwu amerykańskiemu wielu mało znanych faktów historycznych. Polska zaatakowana we wrześniu 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy, a później przez stalinowską Rosję Radziecką, była pierwszym krajem zmuszonym do walki w obronie wolności podczas II wojny światowej. Oświadczenie koalicji z czerwca 20 roku pod tytułem Auschwitz – scena okrucieństw przed okropnościami Holokaustu. 14 czerwca 40 roku z Tarnowa do Auschwitz odjechał pierwszy transport 728 polskich więźniów. Datę tę uznaje się za początek funkcjonowania KL Auschwitz. Niemcy deportowali tam przede wszystkim młodych mężczyzn, harcerzy, uczniów, studentów, podziemnych bojowników o wolność, wojskowych, którzy walczyli w obronie Polski w 1939 roku. Nie wolno nam o tym zapomnieć. KL Auschwitz powstał w celu eksterminacji Polaków. 80. rocznicę pierwszego transportu oddajmy część ofiarom Auschwitz. 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady i Koncentracyjnych. Wywieźmy w tym dniu polską flagę. To jest dość długi punkt, nie wiem, czy go nie skrócę, ale ważny. Maj 2020 roku Koalicja Polonii Amerykańskiej z nadzieją przyjęła fakt wniesienia do Komisji Spraw Zagranicznych Senatu przez senatora Menendeza, Risza i Darbina projektu uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej, zwanej jako Senate Resolution, uchwała senacka 566. Uchwała ta powinna w dużym stopniu przyczynić się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego. Niestety projekt uchwały zawiera stwierdzenia, które mogą mieć odwrotny skutek, minimalizujący wagę i zmieniający charakter zbrodni katyńskiej. Cytat. Zbrodnia katyńska wpisuje się w schemat komunistycznych prześladowań swoich obywateli i odmawiania im wolności, co doprowadziło do śmierci nawet 100 milionów ludzi od rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. To stwierdzenie jest historycznie fałszywe, moralnie odrażające. Polscy oficerowie byli jeńcami wojennymi
i nie zostali zamordowani z powodu, że rządy komunistyczne prześladowały swoich obywateli. Ofiary Katynia nie były obywatelami ZSRR i Związek Radziecki nie był ich rządem. Stalinowska Rosja miała na celu zniszczenie narodu polskiego, świadczą o tym Akcja Polska z 1937 roku, Operacja Katyńska z 1940 oraz niezliczone masowe egzekucje i wywózki na Syberię. Błędne sformułowanie sugeruje, że zbrodni katyńskich dokonano z powodów politycznych, czyli nie spełnia standardów ludobójstwa. W rozkazie egzekucji katyńskiej z dnia 5 maja 1940 roku stwierdza się, że wybrani do egzekucji oficerowie są przetrzymywani ze względu na narodowość polską. Zatem sam ten nakaz egzekucji ujawnia, że jest on wymierzony w polską grupę narodową, co stanowi dowód ludobójczego motywu. Senate Resolution 566 stanowi ewidentną próbę zaprzeczenia ludobójstwu. Wzywamy senatorów do usunięcia omówionego powyżej akapitu i zastąpienia go oświadczeniem złożonym przez kongresmena Kucinicza w 2011 roku. Wzywamy senatorów do uznania zbrodni katyńskiej za zbrodnię ludobójstwa. W tej sprawie napisaliśmy też niestety do Kongresu Polonii Amerykańskiej, który poparł propozycję uchwały 566. Krótki fragment z tego listu. Stanowisko KPA jest rozczarowujące, zniechęcające. Powinniśmy iść śladami naszych poprzedników w obronie prawdy o zbrodni katyńskiej, tożsamości, godności i honoru ofiar Katynia. Tylko w ten sposób możemy żyć w pokoju ze sobą jako członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej. Senate Resolution 566 pozbawia Polaków naszej historii i wypisuje Sowietów z ich zbrodniczej historii. Dlatego nie możemy popierać SR 566. W sierpniu 2020 roku Koalicja Polonii Amerykańskiej przesłała do kandydatów na prezydenta USA listę 8 pytań poruszających kwestie ważne dla Polonii Amerykańskiej. Naszym celem była chęć pomocy wyborcom w podjęciu właściwej decyzji w nadchodzących wyborach prezydenckich w listopadzie 2020 roku. Ja tu mam tych 8 pytań, nie wiem, czy wszystkie będę czytał, kilka może przedstawię. Co było ważne, że to był pierwszy raz polska organizacja czy kolonijna organizacja wystosowała takie listę pytań, które zostały wysłane do obydwu kandydatów. Pierwszy. Polska, kraje bałtyckie i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej są pod rosnącym zagrożeniem rosyjskiego imperializmu. Jakie aspekty istniejącej współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej będzie Pan popierał i czy przewiduje Pan zmiany pod Pana przywództwem? Czy uważa Pan, że obecność wojskowa USA w Polsce jest wystarczająca, aby odstraszyć rosyjskie zagrożenie? Czy popiera Pan stałe bazy wojskowe w USA? Czy popiera Pan pomoc Polsce w modernizacji przemysłu obronnego i sił zbrojnych? Czy może źle przeczytałem. Czy popiera Pan stałe bazy wojskowe USA w Polsce? Tak to miało brzmieć, ale tak nie brzmiało. Drugie pytanie. Inicjatywa Trójmorza jest projektem rozwoju gospodarczego i współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jakie są Pana plany dotyczące zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten projekt? To jest bardzo ciekawe. Amerykanie polskiego pochodzenia należą do najlepiej wykształconych i patriotycznych grup etnicznych w USA. Niemniej są oni niedostatecznie reprezentowani w aparacie rządowym USA. Jeśli zostanie Pan wybrany, czy zobowiąże się Pan do mianowania co najmniej 5 Amerykanów polskiego pochodzenia na wysokie stanowiska w administracji rządowej? Konkretnie, bo niestety wiemy, że Polacy pomogli Trumpowi wygrać, a potem nikt się tam nie znalazł z naszej... Ktoś odpowiedział na to pytanie? Dobre pytanie. Na niektóre pytania, znaczy z tych pytań to akurat nie, ale my to nie traktujemy my jesteśmy za słabi po prostu, żeby to robić. My traktujemy jako proces. Jeżeli my zaczniemy zadawać te pytania, to one urosną jakby i będą powtarzane i po prostu oni nie uciekną w końcu od tych pytań. Tak? Na razie mogą je nas ignorować, ale my tego nie traktujemy jako jednorazową akcję, my to traktujemy jako
wieloletnią akcję. Czwarte pytanie. Czy uzna pan zbrodnię katyńską z 1930 roku za zbrodnię ludobójstwa? Związek Radziecki, Sowiecki rozstrzygał w trybie doraźnym ponad 22 tysiące Polaków, w tym 14700 oficerów na podstawie ich narodowości, jako jak wyraźnie stwierdzono w rozkazie NKWD. Teraz takie trochę ogólniejsze pytanie, no nie wiem. Okej, niech będzie. Wolność akademicka i szacunek dla odmiennych poglądów stanowią istotę uniwersytetów cywilizacji zachodniej. Charakter współczesnego uniwersytetu w Ameryce stał się redukcjonistyczny, zaprzeczający prawdzie i nękany tak zwaną poprawnością polityczną. Jakie są pana plany odwrócenia tego destrukcyjnego trendu w środowisku akademickim? Co pan zrobi, aby ochronić wolność słowa i wymianę idei na uniwersytetach oraz ograniczyć tłumienie wolnej dyskusji? Jeszcze takie ekonomiczne sprawy jak Windfall Elimination Provision, no to jest specyficzne dla nas, tak, to pominiemy. I następny też jest ekonomiczny, też pominę ostatnie pytanie, to jest ciekawe. Prezydent USA stwierdził w swoim przemówieniu w ONZ w 2019 roku, że przyszłość należy do suwerennych i niepodległych narodów. Jednak pewne działania i język stosowany przez rząd USA w relacjach z Polską, niektóre wypowiedzi sekretarza Pompeo i ambasador Moshbache stwarzają wrażenie, że Stany Zjednoczone nie postrzegają stosunków z Polską na zasadach partnerstwa opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu słusznych interesów i tradycji kulturowych obu stron. Jakie konkretne kroki wdrożyłby pan, aby zapewnić Polskę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w tworzenie sojuszu, który w pełni szanuje suwerenność Polski? W dniu 10 października 2021 roku koalicja wystosowała pismo do Rady Powierniczej Seminarium Świętego Cyryla i Metodego w Orchard Lake, aby wyrazić nasze zaniepokojenie i protest przeciwko planom zamknięcia seminarium. Ale to jest tak duży temat, że to wymaga osobnego wykładu, także tylko to wspomnę. A jaka odpowiedź? Jako odpowiedź, seminarium nie zostało zamknięte, to znaczy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nawet audiencję, postaraliśmy się audiencję z arcybiskupem Detroit, który jest władny, żeby to seminarium zamknąć, bo do tego dąży szkoła, która tam po prostu chce przejąć. W tej chwili te tereny są własnością szkoły i seminarium wspólnie jakoś tak historycznie, natomiast gdyby seminarium upadło, no to szkoła wszystko przejmuje, a szkoła już nie jest polska, szkoła jest amerykańska, chociaż niby katolicka, ale nie jest polska. Także oni dążą do zamknięcia seminarium, żeby przejąć te tereny. No i prosiliśmy o audiencję arcybiskupa Detroit. Powiedział nam, że on nie jest władny, że to nie jest jego decyzja, że to jest decyzja lokalna, ale nie zamknie. No to o to nam chodziło. Cztery to też jest duży temat dość. No ale może to pominiemy. W marcu 2022 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, koalicja opublikowała pod tytułem Powstrzymaj rosyjską agresję na wschodnich granicach NATO, poprosi swojego przedstawiciela w Kongresie USA o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Fragment tego apelu. Atak sił zbrojnych Rosji na Ukrainę oraz żądanie prezydenta Putina wycofania sił NATO z Europy Środkowej stanowią zagrożenie dla tego regionu. Jakiekolwiek tego żądania przez USA zniszczyłoby wiarygodność NATO jako sojuszu obronnego. Dlatego ważne jest, aby Stany Zjednoczone wraz ze swoimi transatlantyckimi sojusznikami odpowiedziały znaczącym wzmocnieniem sił obronnych NATO na europejskiej flance wschodniej w Polsce i Rumunii. Ponadto w świetle niemieckich działań obstrukcyjnych podczas poważnego kryzysu bezpieczeństwa w Europie Stany Zjednoczone powinny rozważyć swoje stosunki z Niemcami jako europejskim liderem. I wezwaliśmy Polonię do akcji. Zadzwoń do swojego przedstawiciela w Kongresie i prześlij mu następujące postulaty. Wzywam do natychmiastowego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w szczególności do wzmocnienia zdolności obrony przeciwrakietowej, zaopatrzenia polskich sił w nowoczesny sprzęt wojskowy. No i też o Niemczech. Wzywam do zapobieżenia sprzedawania przez Niemcy bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO dla własnych korzyści politycznych i gospodarczych. We wrześniu 2022 roku koalicja wydała oświadczenie w sprawie raportu
o stratach poniesionych przez Polskę w II wojnie światowej. Fragment. W 83. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawił długo oczekiwany raport o stratach w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Raport w sposób szczegółowy wylicza straty ludzkie oraz materialne poniesione przez Polskę na skutek działań wojennych oraz w wyniku zaplanowanego, metodycznego działania Niemiec, mającego na celu wymordowanie ludności oraz trwałe zniszczenie państwa polskiego. W czasie II wojny zostało zamordowanych 5,2 miliona obywateli polskich. Ogółem straty zostały wyliczone na 6,220 mld zł. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nigdy nie otrzymał rekompensaty finansowej ze strony Niemiec za te straty. Koalicja Polonii-Amerykańskiej uznaje działania rządu polskiego związane z raportem o stratach wojennych za sprawę priorytetową i wymagającą wsparcia. Wzywamy Polonię Amerykańską oraz rodaków do wspierania działań rządu polskiego w tej sprawie. Apelujemy do stronnictw politycznych w kraju o jedność dotyczącą roszczeń wojennych, popierania działań polskiego rządu. Wymaga tego zarówno polska racja stanu, jak też przyszłe dobrosiężeckie stosunki z narodem i państwem niemieckim. Apelujemy do władz państwa niemieckiego, aby w duchu zgodności ze swoim stwierdzeniem o przyjęciu odpowiedzialności moralnej za wywołanie II wojny światowej przystąpiły do negocjacji z Polską w kwestii odpowiedzialności finansowej. Polska ma prawo oczekiwać na arenie międzynarodowej wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji w tej sprawie. Więcej informacji oraz szczegółowe informacje, jak kontaktować się z członkami Kongresu USA, znajdują się na stronie internetowej koalicji www.coalition.org. Już ostatni przykład. Odpowiedź na przemówienie o bezpieczeństwie narodowym pod tytułem Chiny i Ukraina. Czas naprawdę wygłoszone przez senatora Josh Hawley'a 16 grudnia tego roku. Heritage Foundation. Szanowny panie senatorze, Koalicja Polonii Amerykańskiej, doceniając pańską pracę, wnosi poważne zastrzeżenia do przemówienia, które pan wygłosił w Heritage Foundation. Rosja jest sojusznikiem Chin, to pomoc Ukrainie osłabia geopolityczną pozycję Chin. Wsparcie USA dla Ukrainy zapewnia sojuszników z NATO, zwłaszcza na wschodniej flance, że będą chronieni przed rosyjską inwazją. Obawiamy się, że argumenty przemawiające za zmniejszeniem pomocy USA dla Ukrainy odzwierciedlają wpływy rosyjskie w społeczeństwie amerykańskim. Poparcie dla Ukrainy nie powinno być postrzegane w świetle wewnętrznej polityki USA. Tego typu retoryka ma wpływ na 10-milionową społeczność polsko-amerykańską. Politycy, którzy opowiadają się za zmniejszeniem poparcia dla Ukrainy, wepchną tych wyborców w ramiona swoich przeciwników. Jesteśmy głęboko przekonani, że wsparcie dla Ukrainy powinno być ponadpartyjne. No to już jest dość stare, to zanim Ukraina trochę zmieniła swoje zdanie. Okej, okay. Koalicja Polonii Amerykańskiej jest młodą organizacją w porównaniu do Kongresu Polonii Amerykańskiej, jednak gdybyśmy porównali aktywność obu organizacji, koalicja wygrałaby takie porównanie. Naszym celem jest promowanie interesów Polonii Amerykańskiej, propagowanie polskiego dziedzictwa, a zasadniczym interesem Polonii jest oczywiście istnienie suwerennej, niepodległej Polski. Koalicja pracuje nad budowaniem silnego, skutecznego, szanowanego głosu Polonii w Waszyngtonie. Nasz zasięg stale się powiększa. Naszą stronę na Facebooku polubiło kilka tysięcy osób, wśród nich amerykańscy politycy, jak na przykład asesor w hrabstwie Los Angeles, Jeffrey Prank. Traktujemy naszą działalność jako służbę naszym dwóm ojczyznom, Polsce i Ameryce. Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować interesy Polonii i Polski w USA. Dziękuję. Witam Państwa, dziękuję Pani Prezes za zaproszenie. Postaram się krótko przedstawić, dyskutować możemy jeszcze wieczorem lub w następnych dniach. Nazywam się Piotr Winiarski, jestem inżynierem po Politechnice Gdańskiej, Wrocławskiej. Trzeci dyplom robiłem inżyniera w Berlinie Zachodnim. W 1987 roku otrzymałem azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. Byłem założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i tego typu działalność prowadziłem wtedy. I z tego powodu musiałem opuścić kraj. W Berlinie Zachodnim pracując i w momencie, kiedy
w Polsce się zbliżała setna rocznica odzyskania niepodległości, podjęliśmy decyzję z żoną i z przyjaciółmi o jakby uhonorowaniu tej może tej rocznicy. W związku z tym, że w specyficznej grupie działamy, czyli działamy wśród Polonii, którzy mają własne przedsiębiorstwa, stwierdziliśmy, że bardzo ważnym aspektem jest pojęcie patriotyzmu gospodarczego i Polonia mieszkająca za granicą, mająca własną działalność gospodarczą, może być bardzo ważna dla polskich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych, żeby pomóc im w ekspansji na rynki zagraniczne. W ten sposób w setną rocznicę uzyskania niepodległości podjęliśmy decyzję o założeniu Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych, który się nazywa Poland Business Center World. Zarejestrowany zostało stowarzyszenie we Wiedniu pod adresem Najjaśniejszej Marii Panny numer 1 w centrum Wiednia. Chyba coś to znaczy. Obecnie, oczywiście niestety, pierwszą taką imprezą, najważniejszą było zaproszenie nas na obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej do Osowa, gdzie uczestniczyliśmy w oficjalnych uroczystościach. I takim małym sukcesem było, proszę Państwa, zwrócenie uwagi organizatorom tej setnej rocznicy, żeby zaprosić przedstawicieli ambasady amerykańskiej. Pytano nas dlaczego, no bo tam przecież było kilku lotników, prawda? Bo do niego tam pogonili. Poprosiliśmy, zasugerowaliśmy, żeby zaprosić przedstawicieli ambasady Japonii. Dlaczego? Pytali. No tak, cesarz jednak uratował ileś dzieci, ponad 700 dzieci zesłańców. No i trzecia rzecz, to było najciekawsze, no tak, mówimy, ale jeszcze atasze z Brazylii powinien się, jak to z Brazylii, słucha do tego Brazylii, no tak, ale w bitwie warszawskiej brało udział ponad 3000 polonusów z Brazylii, o tym też mało kto wie. No i oczywiście udało nam się ambasadę brytyjską zaprosić, wyszła bardzo fajna impreza, najbardziej się podobało uczestnikom tych uroczystości przedstawiciel ambasady amerykańskiej, to był komandor komandor floty północnoatlantyckiej kobieta. Możecie się Państwo domyśleć, jak nasi generałowie się zachowywali wobec takiego najazdu. No niestety COVID, tak, to wszyscy zwolniliśmy z naszej działalności gospodarczej, firmy walczyły o przeżycie. Mieliśmy z naszego podwórka, z racji tego, że jednak centralne miejsce działalności jest Berlin, prowadzimy blisko 200 firm kapitału polskiego, jakby koordynujemy ich działalność w Niemczech. Proszę Państwa, na tą sumę firm przez COVID przepuściliśmy wszystkie firmy kapitału polskiego, żadna nie splajtowała, tylko dwie wstrzymały działalność. Brawo. Doszło do tego, że poprzez wsparcie, pomysły różne, te firmy utrzymały swoje matki w Polsce. Dlaczego o tym mówię? Nie chodzi o to, żeby się chwalić. Zależało nam, by na nawiązaniu kontaktu z podobnymi środowiskami w innych krajach na świecie, mamy ich trochę, ale jest trochę za mało. Myślimy o jednak zaktywizowaniu swojej działalności. Nieformalnie mamy właściwie kontakty z Polonią, którzy mają własną działalność gospodarczą praktycznie na wszystkich kontynentach. Ale domyślają się Państwo, to są prezesi. Z działalnością społeczną nie jest tak łatwo. Chcemy to w najbliższym czasie bardziej zorganizować. No i przede wszystkim zwrócić uwagę w Warszawie, że warto się zająć Polonią gospodarczą w ogóle. To jest osobny temat, prawda, jak Polska powinna organizować sobie współpracę z Polonią, bo wiemy, tematem jest język polski, młodzież i tak dalej. My zwracamy jako stowarzyszenie uwagę na współpracę z Polonią gospodarczą. To jest polska racja stanu, mamy wojnę. Jeśli Polonia mogłaby wesprzeć na tyle skutecznie przedsiębiorstwa w Polsce, makroekonomicznie jesteśmy mocniejsi w tak trudnych czasach, jakie mamy teraz. Przecież ta wojna powoduje, że nasz kraj już się znalazł w innej pozycji polityczno-gospodarczej. Pozytywnie, wzmacniajmy ten trend, ale kto może być tą rezerwą, żeby wzmocnić tą pozycję międzynarodową? Polonia gospodarcza. Tyle, że proszę Państwa, jak mówię o Polonii gospodarczej z różnymi
decydentami w Warszawie, oni nie do końca rozumieją, co chodzi o kolonia gospodarcza, nie? Także ja ze swojej strony tam starałem się wyjaśnić, że mam takie cztery punkty, postulaty ważne w momencie, kiedy mamy wojnę, kryzys i musimy wyjść z tej sytuacji kryzysowej na plus. W polskim ustawodawstwie czy w takim obiegu nawet prasowym powinno powstać wreszcie pojęcie polonii gospodarczej, żeby wszyscy wiedzieli, że chodzi tu o Polaków, co mają własne przedsiębiorstwa. Moim zdaniem, oprócz tego, żeby zmienić relacje między Polonią świata i Polakami, a macierzą, musi powstać Ministerstwo Spraw Polonii Polaków na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem polonii gospodarczej. Dalej moim takim postulatem czy uwagą jest powstanie Instytutu do Spraw Polonii Polaków na świecie. Musi być jednostka naukowa, która statystyką i konkretnymi danymi dostarcza informacje dla ambasad, dla ministrów, dla urzędów finansowych i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. I dalej czwartym punktem jest, proszę Państwa, temat informacji. Mamy różne stowarzyszenia, które jakby dostarczają Polsce informacje o Polonii, jakieś przypadkowe informacje do nas wpływają o Polsce. Nie, to nie jest profesjonalne. Bez profesjonalnego przepływu informacji do Polonii o Polsce i w drugą stronę, czyli współpraca profesjonalna na poziomie PAP, Polskiej Agencji Prasowej, nie będziemy nic wiedzieli o sobie, a z tego korzystają różni wrogowie Polski. Także przepływ informacji, informacje strategicznym pojęciem przecież. I sądzę, że tutaj bym skomentował, ambasady mają swoich rzeczników prasowych. Czy ktoś z Państwa zapraszał na jakieś dyskusje o tym, żebyście mogli opowiedzieć co w naszym środowisku? Ale ja bym chciał mieć marzenia. Marzenie pan może mieć. Jakimś to tak tylko zasygnalizowałem ten temat, może będziemy o tym mogli jeszcze dyskutować. Sądzę, że mamy bardzo trudny moment. Ja porównywałbym to nawet do momentu bitwy warszawskiej, najbliższe wybory. Jeśli my się nie skonsolidujemy, albo inaczej, nie wesprzemy naszych kandydatów na wszelkich poziomach, jeśli nie zadbamy telefonami o nasze rodziny, przyjaciół, żeby jednak poszli na wybory, to mogą być za duże konsekwencje dla naszego państwa, naszego środowiska. Dla naszego narodu. My bronimy wartości, tak jak w 20 roku, wartości chrześcijańskich. To nie tylko chodzi o Polskę, to chodzi o Europę wręcz. Dlatego takim porównaniem bym tak chciał troszkę zmobilizować nasze środowisko, żebyśmy się może pochwalili tą dyskusją, jak wrócimy do domu. A my za naszego kandydata, za pan Adam, Tak. Proszę Państwa, inną taką grupą, która dla nas jest ważna, to jest wspieranie tematów związanych z Trójmorzem. Udało mi się w Lublinie nawet zainicjować władzom miasta zorganizowanie kongresu Trójmorza. To już jest trzecie wydanie teraz. Zdzisław, jak to było? To było trzecie, prawda? Na które zjeżdżają prezydenci tego regionu. Ważne jest mówić o Trójmorzu, jest to nasz region, ale ważne jest, żeby też właśnie Polonia Gospodarcza się interesowała tym rejonem dla współpracy, inwestowania i tak dalej. Oczywiście są jeszcze inne tematy. Nie będę przeciągał, ale mamy na przykład strefy ekonomiczne. Kapitał zagraniczny ma różnego typu ulgi w tym strefach ekonomicznych, ale powstaje pytanie, dlaczego Polonia Gospodarcza nie mogłaby mieć zniżek w takich regionach, prawda? To tylko sygnalizuję, nie będę przeciągał. Co nam się udało? Udało nam się pozyskać, zostaliśmy zaproszeni przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. To jest przy premierze Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy tam ciałem doradczym i jako stowarzyszenie mamy moc ustawodawczą. O tym mogę kiedyś tam, jak kogoś to interesuje, więcej opowiedzieć. Cóż mogę jeszcze dodać? Ja myślę, że resztę tematu z racji
czasu nie będę przeciągał. Myślałem, że będziemy rozmawiać w kuluarach.